Gra, którą miałem przetestować już jakiś czas temu i jej nie przetestowałem, bo nigdy nie było dobrej okazji. Nigdy po prostu nie miałem czasu, żeby to zrobić, ale dzisiaj gramy w Mario Strikes Battle League Football, czyli gra o Mario i futbolu. To będzie ciekawe, ponieważ aktualnie jak nagrywam ten filmik, właśnie trwa mecz Polska-Meksyk. Jest 0-0 z tego co wiem, ale mecz się jeszcze nie skończył jak nagrywam, więc nie wiem jaki jest wynik. Wy możecie napisać w komentarzu jaki będzie wynik, bo jak wy to będziecie oglądać, to już będzie 19, więc będzie ciekawie. Oczywiście napiszcie w komentarzu hashtag futbol, ponieważ wiem, że każdy z was lubi piłkę nożną i na pewno gracie dużo w piłkę nożną i się ruszacie, więc to jest bardzo ważne. No i oczywiście, drogi widzę, jeżeli jesteś nowy, kliknij czerwony przycisk subskrybuj w tym momencie. Dla mnie, jako iż mnie lubisz, to kliknij po prostu. I oczywiście łapki w górę też bardzo istotne, żebyście zostawiali jak najwięcej, a my tymczasem lecimy. Nie mam pojęcia, jakby grałem grę chyba może bodajże z dwa razy, nie wiem co się wydarzy. Kompletnie nie wiem, spróbujemy zagrać jakiś mecz i mam nadzieję, że poradzę sobie. Quick Battle, może po prostu you can now play Diggy Kong będziemy mogli zagrać czymś takim. O, nowe postacie są, okej, dobra. Ja mówię, grałem dosłownie chwilę, więc jakby nie ma się czym przejmować. Ja tutaj dopiero się uczę, tak? Ale gra ma piękną grafikę. Podobno to jest gra, którą jakby Nintendo sprzedało na zasadzie, że totalnie gra, która nie ma nic ciekawego. Nieważne, dobra, Quick Battle single console, one player. Oczywiście nie będziemy grali online, ja chcę sobie przetestować na komputera. Mecz, długość, chyba 5 minut w zupełności wystarczy. Umiejętności komputera weźmy na easy, itemy, super strajki. Weźmy sobie dzień, bo to ładnie wygląda. No i rozpocznijmy. Zaczynamy, ja oczywiście jestem kapitanem. A to jest chyba komputer? Nie, to ja jestem kapitan. Wybierzmy sobie drużynę. No oczywiście, że weźmiemy drużynę Luigi'ego. No to chyba oczywiste, tak? Gear equipped, no gear. Niech będzie gear equipped. Drugi to będzie Mario, no wiadomo, na Mario zawsze musi być na drugim miejscu, na pierwszym miejscu zawsze Luigi. Weźmy sobie jeszcze do teamu jakiś tutaj, jakąś, no oczywiście, że Peach, kogo jeszcze lubię. Ej, wiem kogo jeszcze wezmę. Weźmy sobie jeszcze Toada, może Toada wezmę. Ja totalnie nie patrzę jakie oni mają techniki, strzały i tak dalej, bo wiecie, to jest totalnie mecz, totalnie randomowy mecz. Dobra, drużyna Donkey Konga to będzie drużyna numer 2, w której będzie oczywiście Yoshi. I weźmy jeszcze takie dwie nietypowe postacie, których totalnie w sumie są nowe postacie, więc Daisy? A Pauline, dobra, te kojarzę. Dobra, weźmy Daisy. Niech będzie i niech będzie Wario, niech będzie, dobra, zobaczymy. Nie mam pojęcia czy sobie poradzę. Mam nadzieję, że będzie git. Wybieramy sobie oczywiście kolory. Team zieloni, bo dzisiaj wiadomo, oczywiście tutaj gramy teamem Luigi'ego, zagrajmy na tej mapie Mushroom Hill przeciwko Donkey Kongowej drużynie. Czy się uda? Nie mam pojęcia, ale ja mówię, ja grałem dosłownie, nie wiem, na Poznań Game Arena grałem chwilę i bodajże jak tą grę kupiłem, to odpaliłem ją za dwa razy, więc może być bardzo ciekawie i mogę po prostu to przegrać. Ale zobaczymy, wziąłem sobie poziom trudności easy, żeby sobie po prostu potestować. Wiem, że jest gra online, więc jak macie jakąś propozycję, to może bym się skusił i nagrał to z jakimś innym youtuberem, który gra na Nintendo. Napiszcie propozycje swoje w komentarzu, to może coś takiego się pojawi. Mamy wielki mecz, dobra, ja pamiętam, że tutaj jakieś super piłki się puszczało, a jestem giga fanem puszczania super piłek, więc myślę, że może to być całkiem ciekawe. Ja sobie ściszę, bo trochę za głośno. Jest! Luigi przybył. Ale team nam się trafił. Ale pięknie, ej, ta gra jest genialna. Ta gra jest perfect for miniaturki dla youtuberów. I drużyna Donkey Konga. Dobra, lecimy. Team Luigi versus team Donkey Kong. Jazda. Nie wiem czym się co robi. Ojojoj, ojojoj. Szybko, szybko, pyk, dobra, tym się podaje. Już ogarnąłem, tym się podaje. Tym się robi tak. Dobra, tak, tym możemy tak piłkę. A zobaczmy co tym. Tym wrzutka, dobra, pyk. Podajmy, auć. O, dobra, jakiś znak zapytania, co to było, co to było. Give me that. Dobra, podaj, podaj, dobrze. Pyk. I teraz mogę, bang. O, dobra, tak się strzela, dobra, tak się strzela. Dawaj, dawaj. Nie wiem, którym się fauluje. Nie, stop. 1-0. No i właśnie, widzowie, tak się to kończy. Pierwszy gol, ale nie wszystko jeszcze stracony. To jeszcze Yoshi. Jakiś niebieski Yoshi. Co to w ogóle ma być niebieski Yoshi? Czy ja takiego wybrałem? Nie mam pojęcia, nie mam pojęcia. Może tak po prostu wylosowało. No niestety. No niestety, pierwszy gol stracony. Ale ja to jeszcze nadrobię. Ja to jeszcze nadrobię, ja wam mówię, dobra. Przetestujmy, tutaj wrzuta. A, chyba tak się piłkę wyprowadza, dobra. Łapmy to. Dostałem jakiś item, czy ja dostałem coś ciekawego? Tak, dostałem item. Nie wiem jak się używa itemu, więc trzeba będzie też sprawdzić.
Nie tym. Auć! Nie! Nie! Dobra, let's go. Dobra, idę po prostu strzelić. Gram beznadziejnie. Jestem najgorszym piłkarzem ever. Boom. Gol. 1-1. Not bad, jak na poziom trudności. I jeszcze Luigi strzelił. Nasz bohater. Nasz bohater strzelił gola. Pięknie. Pooglądajmy tę animację, bo jakby nigdy się im nie przyglądałem, to może być całkiem fajne z takiej perspektywy. Yo, ej, to była podkręcona piłka nawet. Co jest? Ej, naprawdę? Tak, tu była podkręcona piłka. To się tak szybko wydarzyło, że nawet nie ogarnąłem, co się dzieje. Dobra, bang, 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 atak. Dobra, dobra. Wiem, że mam itemy, też muszę się nauczyć ich używać. A, tym się używa itemów, dobra. Nara. Ach, leci piłka. Jeszcze gdybym tylko nauczył się super piłki puszczać, to już w ogóle byłoby totalnie kozacko. Dobra, zmiana zawodnika. Nie kombinuj. Dobra, dobra. Okej. Bum. Dobra, dobra, dobra. Ol. Dobra, mamy banana, mamy banana. Nie tym. Nie tym, co trzeba by. Come on, come on. Jezu, jeszcze nie ogarniam sterowania. Nie, nie, nie. 2-1. Ale było tak pięknie, a już jest 2-1. No nie, no nie. Jeszcze ten Yoshi strzelił znowu. Dobra, 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 dobra. On jakoś taką ma super piłkę językiem z tego, co widziałem. Też ciekawe w sumie. Oj. Dobra. Chodźcie, chodźcie, bum. Nara. Bum. A, bo tu trzeba jakoś, jakoś super piłkę się puszczało, ale nie mam pojęcia jak za bardzo. Dobra, pyk. Ja bym chciał super piłkę puścić. O, give me that. Pusta dostałem na cały team, nice. Gol, 2-2, pięknie. Tak się widzowie właśnie wygrywa. Jak nie będę miał pomysłu na odcinek, to właśnie będziemy grali w tę grę. Albo jeszcze lepiej, mam jeszcze jedną lepszą grę na Nintendo. Nazywa się Mario i Sonic Olimpiada. Kocham tę grę. I jest nawet chyba 2 odcinki z tej gry na moim kanale głównym, więc też możecie sobie obejrzeć. A tymczasem, muszę zrobić w tym odcinku super piłkę. No nie ma innej opcji. Musi się udać. Popychanki, popychanki na boisku. Tak jest. Ej, ej, ej. Dobra, dobra, pyk, pyk. Dobra, wysu... Ej, co jest? Daisy zabrała, ona chyba Daisy się nazywa. Ale dostała kufniaka, można tutaj... Jak to w ogóle można nawalać? Co jest? Dobra. Rzuć tutaj, albo daleko. No, dobra. Ops. I gol, dobra, 3-2, jest dobrze, ale jak się robi tutaj super piłki? Musicie mi widzowie nauczyć, bo ja na razie tylko umiem kopać, więc jakby chyba nie jest źle. Tak mi się wydaje, ale powiem wam szczerze, że no przydałoby się super piłkę puścić. Tylko jak to zrobić? Pewnie trzeba jakoś odpowiednio naładować moc. Tak obstawiam. Dobra, tutaj jakieś kombinacje. Leci. Nie udało się. Leci. 2, dobra, 4-2. Okej, poziom trudności easy. Na początku wydawał się trudny, ale teraz widzę, że... Co to za jakiś team tych Toadów? Ej, ta gra ma nawet ładne animacje, powiem wam szczerze. Chociaż te kibice z tyłu to totalnie wyglądają gorzej niż w FIFA 2004. Ale okej, okej, nie wnikam jakby. Dobra, gol strzelony, pięknie. Okej, let's go, let's go. No nie. Dobra, pyk. Jak naładować super piłkę? Nie, na pewno nie tak, na pewno nie tak. Może trzeba mieć jakieś super zgranie dobre zrobić, co nie? Tak, tak, tak. Nie, na pewno nie. Nie wiem, kombinuję, ale na pewno da się, na 100%. Może ja muszę coś naładować sobie, jakąś ten umie... No serio, gol? Co to było? Ej, cóż za niesprawiedliwość. Co to miało być? To było niesprawiedliwe. Ja to skipuję, bo to było totalnie niesprawiedliwe. Nie tak miało być. Dobra, let's go. Okej, spokojnie. Pyk. Ja zawsze jestem z tej samej strony. Dobra. Mamy boosta. A, bramkarza nie można. Bramkarza nie można, oczywiście. Dobra. Dobra, pokonany. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Pyk. Aj, obronił, obronił. Ale kurczę, jak tutaj tę super piłkę? Chcesz jedną, proszę, bo wiem, że są piękne animacje. No musi się udać. Come on. No nie, Toad nie da rady Donkey Kongowi. Nie ma szans. Dobra, pyk. Pyk. Leci! Dobitka powinna być, dobitka, dobitka. No nie da rady. Może jakoś muszę podskoczyć? Ciężko powiedzieć.
Bang. Nara. O! Trafiony, trafiony. Jest, udało się, ale że Toadem akurat. Ale że Toad robi robotę. Super piłka. Let's go. O, ale dziura. No nie ma szans, chłop nie wybroni tego. On to musi skontrować, czyli jak na dwóch się gra, to druga osoba musi to kontrować. 6-3. Tak się właśnie, widzowie, wygrywa mecze. Jest, Toad porobił. Dobra, ale wiem już, jak mniej więcej puścić super piłkę. To znaczy, no dobra, nie wiem, ale one się jakoś działają, że może raz na jakiś czas się po prostu odpala. Takie mam wrażenie. Jak nie, jak się mylę, napiszcie mi w komentarzu, jak odpalić super piłkę. Ale na pewno ten mecz, nasz pierwszy tutaj, jesteśmy w stanie wygrać, coś tak czuję. Leci i gol, 7-3. Dobra, na następny odcinek na pewno zwiększamy poziom trudności na normalny, bo nie ma co ukrywać, poziom trudności easy jest taki na rozgrzewkę, żeby przetestować grę, czegoś się nauczyć i zobaczyć, jak coś działa. Ja też jakby nie patrzyłem na sterowanie, też musicie wziąć to pod uwagę, że ja nie patrzyłem na sterowanie. Jakbym patrzył na sterowanie, też by inaczej to wyglądało. Bym wiedział, jak się robi piłkę i bym przeczytał opisy, ale... No niestety nie przeczytałem. Dobra, znowu Toad. Tam, 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 tam. Oni tutaj praktycznie nic nie robią z tego, co widzę. Dobra. A może tym razem Peach jakąś super piłkę puści. Leci. Nie, nic z tego. Dobra, pyk. Leci piłka. Pudło. Oj, oj, oj. Mario. Ale ładne. Let's go. Trochę to dziwnie wygląda, kiedy jest zielony Mario. Jaką piłę puściłem? Nara, nie ma szans, chłop tego nie obroni. 5, 4, 3, 2 i 9-3. Tak się zakończy ten mecz. 9-3, wow. No niewiarygodne, na pewno ta gra ma więcej do zaoferowania. Obstawiam, że wychodzą jakieś update'y. Skoro wyszły nowe postacie, to prawdopodobnie oni ją cały czas upgrade'ują. Też jest taka fajna gierka na Nintendo, na ostatnie 3 sekundy, gdzie się wszystkimi postaciami można bić. Taka bijatyka, coś jak... Jak teraz wyszło na komputery z tym, no nie pamiętam, jak się nazywały te postacie, ale też coś takiego wyszło, co z Flotarem nagrywałem. Już zapomniałem nawet, jak ta gra się nazywała. Pięknie, Luigi zadowolony. Udało się. Więc no, możecie mi napisać nazwę tej gry, to też może jakby sobie ją kupię na Nintendo. Też takie 2D, ale taka bijatyka bardziej. Kurczę, właśnie nie pamiętam nazwy. Jak macie, wiecie, jak się nazywa, to napiszcie mi w komentarzu. I najlepsze akcje tutaj, highlighty. Highlighty poleciały. O, jest, pięknie. A jakiś super piłkę będzie pokazany, czy nie? Highlight super piłki. Chyba nie, chyba highlightu super piłki nie będzie na to wychodzić. Dobra, ogólnie tak, 9-3, 14 strzałów, super strajki, to się hyper strike to się nazywa. Itemy, tackles, czyli jakby odepchnięcia, asysty. Całkiem fajnie to wygląda. I dostałem reward. Ej, tu się coiny zdobywa. Czy za coiny można sobie coś kupić? Okej, okay, quit dajmy. Zobaczmy, może za coiny coś się da kupić, bo ja to też jakby nie sprawdzałem tego wszystkiego. A z tego, co widzę, możliwości jest naprawdę dużo, więc może warto tutaj otestować settings, training, rankingi. Okej, okay, rankingi. Co to jest? Strikers Club. O, sezony tu są nawet. Gear settings. To brzmi ciekawie. A, i tu się można... A, każdego można ubrać jakoś pewnie. Dobra, weźmy Luigi'ego, naszą ulubioną postać. Game Guide. Rotate Character. Możemy obracać. Confirm. O, i tu można mu kupić jakieś... A, to się... Dobra, to się za coiny kupuje. Pięknie, dobra. Co chce Luigi? Myślę, że dla Luigi'ego weźmiemy taki hełm na start. Pięknie, kupmy mu. A myślę, że resztę sobie sprawdzimy w następnym odcinku, więc dajcie znać, co sądzicie o gierce. Czy chcecie więcej odcinków z niej? I po prostu piszcie komentarze. A może pojawi się jakiś odcinek z innym youtuberem? To tyle, trzymajcie się, cześć!